zamiecienia pod dywan. Tak samo jak to się stało w 2005 roku, 15 lat temu, kiedy zrobiłem film o sprawie Dworca Centralnego. Nie bez powodu poprosiłem, żebyśmy tutaj rozmawiali. Ale chciałbym zacząć od jednego. Od apelu do Borysa Szyca. Borys, może czas nie tłumaczyć się tak, jak mi się tłumaczyłeś, że byłeś pijany wtedy, że ćpałeś, że mało pamiętasz. Chcę, żebyś po prostu powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś. Jesteś dobrym aktorem, potrafisz grać, grasz na wrażliwych strunach. Czas może wreszcie doprowadzić do sytuacji takiej, żebyś po prostu powiedział prawdę. Mam tą samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego, do tych dziewczyn, pań, które tam mignęły. Opowiedzcie o tym. Opowiedzcie o tym, co się działo w Rufie, w miejscu, do którego jak wchodziły inne osoby, raz wchodziły, to nie chciały się pokazać nigdy. Powiem coś takiego. Ja mam jeden problem. Osoby, które mówiły o was, boją się was, boją się do tego, że docierają do nich. To jest tak, że pokazanie ich w jakiejkolwiek formie, ze zmutowanym głosem, z zaciemnieniem, nic nie daje. To jest tylko szansa na to, szansa, że prokuratura generalna wznowi tę sprawę, że nie uzna tylko, że kozioł ofiarny, Krystek, zamyka sprawę. Że nie będzie tak, jak sprawa Ditru, która się zamknęła na nim, a wszyscy możni ocaleli. Dlatego, że tych, których to dotyczy, nigdy nie dotknął wymiar sprawiedliwości. To nie może być tak, panowie i panie, celebryci, aktorzy, ludzie, którzy byliście tak bezczelni, że wtedy, kiedy my dziennikarze i inni śledczy walczyli o prawdę w tej sprawie, wy robiliście poparcie, robiliście atmosferę, żeby się nie zajmować tą sprawą, żeby odejść od tej sprawy. Gdzie by to przeszło? W Stanach Zjednoczonych? W Niemczech by to przeszło? Wam się to udało wtedy to zrobić i doprowadzić do sytuacji, że na ławie oskarżony mamy kozła ofiarnego i przez przypadek waszego kolegę, który wozi was łódką Turczyńskiego. To jest bardzo mocny, apel do konkretnych osób. Proszę, ten film właśnie po to jest zrobiony. Zrobiony po to, żeby to wreszcie prokuratura generalna ruszyła tą sprawę. Ja nie jestem prokuratorem, nie jestem sądem, nie mam tych możliwości. To nie może być tak, że tak na początku tego śledztwa nie było zgody na podsłuchy, były zakładane po interwencjach, że dziewczyny były pytane tylko i wyłącznie o Krystka, nie pytano inne osoby. To nie może być tak, że dzisiaj do mnie dochodzą po zwiastunach menadżerowie i inni bywalcy tego klubu mówią: Sylwester, masz rację, no ale zobacz, co się dzieje. Oni już robią akcję murem za. To nie może być tak, jak się udało Krzysztofowi Zanussiemu w 2005 roku, który wybrnął ze sprawy Dworca Centralnego. Co to znaczy wybrnął? Żyjemy w kraju, w którym mija 15 lat, 15 minut do tej sprawy i będzie to samo? Wszystkich zadawala to, że Krystek, co więcej, chcę powiedzieć, że Krystekowi zdjęto areszt. Sąd, który obecnie go sądzi, on odbywa wyrok za poprzednią sprawę, zdjął mu areszt, mimo że są inne zarzuty w stosunku do niego stawiane. I zdjęto areszt, on za chwilę wyjdzie na wolność. Jak to jest możliwe, że człowiek oskarżony o pedofilię nie ma wniosku o areszt? Mówię o Turczyńskim, o przyjacielu celebrytów, waszym przyjacielu Borys, twoim przyjacielu Borys, który ma kaucję wyznaczoną 15 tysięcy, że zero wniosku o areszt, później przy kolejnym zarzucie kolejne 15-30 tysięcy. Człowiek, który obraca milionami. Przeciętnego człowieka byście dawno zapakowali, mówię teraz do wymiaru sprawiedliwości, do kryminału, do aresztu.